Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Nie wiem, kiedy tego słuchasz, ale u mnie środek grudnia. Wszędzie dzwoneczki, pierniki, elfy, puszysty śnieg, bałwanki. Nie no, co Ty. Jest 2020. Nie ma co się łudzić. Ocieplenie klimatu, plucha za oknem, proza życia jeszcze do tego korona. Ale mimo wszystko jakiś taki piernikowo-dzwoneczkowy klimat się spod tego wszystkiego przebija. Jest coś, co zawsze rozgrzewa moje zziębnięte grudniowe serduszko: to wymyślanie i kompletowanie świątecznych prezentów. No i powiem ci, że to jest mega. Uwielbiam to rozkmieniać, planować, kupować, a potem najważniejsze, pakować w kolorowe papiery i wręczać. I wiesz co? Ja wiem, że nie jestem w tym sama. Jeśli nie wszyscy, to przynajmniej dużo, dużo ludzi uwielbia dawać upominki. I to często bardziej niż je dostawać, szczególnie gdy przestało się być już dzieckiem. No i powiedzmy sobie na wstępie, że to trochę bez sensu. Radość dawania jest paradoksalna, czyli jak dla mnie idealny temat na odcinek podcastu o mózgu. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu zjawisku. Jak to jest, że lubimy robić ludziom prezenty, nie tylko te fizyczne, ale także uprzejmości i przysługi? Czemu nasz mózg wydaje się działać na rzecz innych? Czemu skłania nas do altruizmu i pomocy? I czy nasza głowa dba bardziej o innych niż o nas samych? Na to ostatnie mogę odpowiedzieć już teraz, żeby nie było za dużo nerwów. Nie. Twój mózg jest ostatecznie zawsze tylko i wyłącznie po twojej stronie, ale twój mózg także wie lepiej niż ty, że dbanie o innych to doskonały sposób, by jednocześnie zatroszczyć się o ciebie. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że altruizm był długo absolutną zagadką dla naukowców. Karol Darwin bał się nawet, że altruizm to pięta achillesowa jego wspaniałej teorii o ewolucji gatunków. W końcu, działanie na rzecz innego osobnika wydawało mu się totalnie nie do pogodzenia z konkurencją o zasoby. Darwin bał się, że tego nie da się wytłumaczyć. No ale da się, da się. Tylko trzeba chwilę pogłówkować. Ja wiem, że robię skok myślowy między kupowaniem skarpetek dla cioci, a wzniosłą i na wskroś szlachetną ideą altruizmu. Ale ten skok nie jest tak duży, jak się z początku wydaje. W końcu te trzy dychy, które przeznaczasz na upominek dla cioci albo dla szwagra, uszczuplą Twój budżet. To jedna albo dwie kawy w Starbucksie mniej. I w tym znaczeniu ogranicza to Twoje zasoby. Czy to jest altruizm przez wielkie A? No na pewno nie. Ale nie jest tak bardzo daleko. Naukowcy po Darwinie bardzo łamali sobie głowę, jak to jest, że zwierzęta i ludzie robią czasem rzeczy, które bardziej służą innym osobnikom niż im samym. No i doszli do kilku wniosków. Po pierwsze, zauważyli, że najchętniej pomagamy i robimy coś miłego dla naszych bliskich: w pierwszej kolejności dla naszych dzieci, rodziców, a potem dla dzieci naszych braci i sióstr, no i dla całej rodziny w ogóle. Tak też jest z grubsza u ssaków, choć pamiętajmy, że ssak ssakowi nierówny i różnie to bywa z tym altruizmem, pomocą i działaniem na rzecz innych. Częściej nie bywa niż bywa, choć zdarzają się ich chwalebne wyjątki. Ale wróćmy do tego altruizmu na rzecz krewniaków. Naukowcy z uśmiechem triumfu orzekli: Mamy cię, tu nie ma żadnego altruizmu, tu jest zakamuflowany egoizm. Ludzie i zwierzęta pomagają członkom swoich rodzin, bo w ten sposób zwiększają szanse na przetrwanie swoich własnych genów. Bo geny, które nosimy my sami, dzielimy nie tylko z własnymi dziećmi, ale także z dziećmi swojej bliższej i dalszej rodziny. Pomagając krewniakom, tak naprawdę pozwalamy, żeby nasze geny mogły przetrwać w kolejnym pokoleniu. Nie tak na wprost przez dziedziczenie, tylko boczkiem boczkiem, ale jednak. A oto przecież z punktu widzenia ewolucji darwina chodzi wszystkim osobnikom przekazać własne geny tam ta dam pozamiatane. Ale to nie tłumaczy, czemu czasami my ludzie pomagamy osobom, które zupełnie nie są z nami spokrewnione. Czemu ludzie angażują się w wolontariaty, przekazują środki na cele charytatywne, ratują dzikie zwierzęta itd. Dodam, że nawet w świecie zwierząt zdarzają się nieczęste, ale jednak przypadki pomocy międzygatunkowej. Polecam filmiki na YouTube z hasłem Animals Saving Each Other albo Zwierzęta Sobie Pomagają. Mój ulubiony filmik to taki, w którym niedźwiedź w zoo wyławia ze stawu topiącą się wronę. Szok i niedowierzanie. Na brzegu zostawia ją w spokoju i nie je. To warto zaznaczyć. Ratuje wronę po nic. Ja wiem, że niedźwiedzie nie jedzą wron, no ale też ich nie ratują, więc chyba jest czym się ekscytować, co? No i ja nie jestem w stanie zmusić swojej skąd inąd bujnej wyobraźni, żeby wymyśliła, jak ten akt altruizmu miałby niedźwiedziowi pomóc w przetrwaniu, przekazaniu genów itd. Zostawmy jednak niedźwiedzia i skupmy się już na ludziach. Dają, pomagają i cieszą się jak fretki, pakując prezenty dla przyjaciół, rodziny i znajomych króliczka. Czemu? Jest kilka wytłumaczeń. Po pierwsze, pomagamy innym, żeby dostać coś w zamian. Świadomie lub nie zakładamy, że obdarowane się odwdzięczy. Z życia codziennego dobrze wiemy, że trochę tak to działa. Jeśli ktoś wyświadczy ci przysługę, to chcesz się odwdzięczyć. Sytuacja win-win. Drugie wytłumaczenie to rozwinięcie tego pierwszego. Dajemy innym, bo liczymy, że w danej społeczności przysługi zatoczą krąg. Czyli Kasia popilnuje dziecko Basi, Basia zrobi zakupy dla Celinki, Celinka zrobi ciastka dla Danusi, a Danusia zatoczy pełne koło i wyjdzie kiedyś z psem Kasi. W tym wytłumaczeniu chodzi o to, że po prostu lepiej się żyje w świecie, miasteczku albo społeczności, gdzie ludzie sobie pomagają. Jest i trzecie wytłumaczenie to efekt ogona pawia. Paw ma wielki, przepiękny ogon, ale nie do końca wiadomo po co. Raczej utrudnia życie niż ułatwia, bo obciąża i kosztuje wiele zachodu. W myśl rozumienia ewolucji, ogon pawia służy temu, by zdobyć partnerkę. Komunikuje paniom pawiowym, że dany osobnik świetnie sobie radzi w życiu mimo takiego wielkiego, spektakularnego ogona. Może sobie pozwolić na zbytek, bo ma geny, że hej, idealny materiał na partnera. No i tak można też spojrzeć na dawanie. Jeśli możesz komuś pomóc, coś dać, poświęcić część swoich zasobów, to dajesz światu znać, że ci zbywa. A mówiąc światu, mam na myśli potencjalnych partnerów i partnerki. Zamiast popisywać się ogonem, prezentujesz swój altruizm, skłonność do dzielenia się, dawania. Mówisz tym samym, mam tyle, że mi nie ubędzie. No i teraz może wydawać się, że odzieram dawanie z czaru. I gdzie te dzwoneczki, wiara w bezinteresowność i świąteczny klimat? Gdzie ta nasza zapowiedziana neuromagia dawania? Spokojnie, zaraz do tego dojdę. Wszystkie te wcześniejsze wytłumaczenia są jak najbardziej prawdziwe, tylko niepełne. Do każdej z tych mądrych teorii można znaleźć sporo wyjątków, które ją obalają choćby to, że są ludzie, którzy wolontarystycznie pomagają ubogim, biednym, najsłabszym, nie licząc na żaden zwrot. Inni zupełnie anonimowo przelewają tysiące dołków na akcje charytatywne albo dokarmiają bezdomne koty, albo podnoszą śmieci na ulicy, albo poświęcają całe życie na działalność dobroczynną, rezygnując z założenia rodziny czy gromadzenia własnego majątku. To może nie jest większość, ale też nie trudno takie osoby znaleźć. I to dla mnie jest wielkie wow. Przy tych osobach moje wybieranie i kupowanie prezentów pod choinkę brzmi trochę jak żart, ale jest jeden wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest uczucie, które rodzi się przy akcie dawania. To przyjemność, która pojawia się u ludzi, którzy nieprzymuszeni robią coś dla innych, albo, jak ja, wybierają upominek dla bratowej. Magia dawania ma nawet swoją fachową nazwę naprawdę pięknie brzmi po angielsku i nawet tak w klimacie świątecznym to warm glow giving, czyli ciepły blask dawania. Tę nazwę wymyślili amerykańscy ekonomiści, którzy zauważyli, że niektórzy dają, żeby pomóc, a inni, żeby poczuć się tak milusio, cieplusio na serduszku. I przez to według ekonomistów nie są czystymi altruistami, tylko takimi pseudo, bo zdawania czerpią natychmiastową gratyfikację. I ja chyba należę właśnie do tej drugiej kategorii. Po prostu uwielbiam ciepły blask dawania, szczególnie w zimny, ciemny grudzień. Na marginesie to z tą nazwą warm glow giving jest niezła zabawa. Nie polecam szukać w nacie, bo fraza warm glow totalnie myli się algorytmom z glow warm, a to są świecące robaki. Też fajne, ale na inny podcast. No i tu pojawia się cała nasza magia oraz kluczowe pytanie tego odcinka, czemu dawanie jest takie przyjemne. Psychologia ewolucyjna i socjologia mają swoje teorie, ale one nie tłumaczą najważniejszego, czemu pomaganie i dawanie prezentów rozlewa się błogim ciepłem po naszym ciele. No, i właśnie tak jest z tymi ssakami, jeszcze bardziej z ludźmi. Wymykają się trochę prostym kategoriom, i wtedy wchodzi neuronauka cała na biało i wreszcie tłumaczy, co i jak. Bo od niedawna można wsadzić ochotników do skanera i sprawdzić, co dzieje się w ich mózgach, gdy robią coś dla innych. W skanerze może nie ma zbyt dużego pola do popisu, ale naukowcy mają sposoby, żeby dać mózgom okazję do altruistycznego działania. Jeden z takich fascynujących eksperymentów zrobiono w 2017 roku w Curichu. W badaniu wzięło udział 50 ochotników. Każdemu obiecano, że przez miesiąc będzie dostawał 23 franki szwajcarskie tygodniowo, czyli niecałe 100 zł. Połowę poproszono, by nagłos zobowiązali się wydać te pieniądze na konkretną wybraną przez siebie osobę. Pozostali mieli przeznaczyć kieszonkowe na własne przyjemności. W kolejnym podejściu badani wypełniali kwestionariusz szczęścia, a następnie kładli się w skanerze funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. W nim odbywała się druga część eksperymentu. Leżący w skanerze stawał przed kolejnymi wyborami, które mógł odrzucić lub przyjąć. To tak zwana gra w dyktatora. Przy jej użyciu ekonomiści badają to, czy natura ludzka jest zdolna do robienia czegoś dla innych, czy zupełnie nie. Wszystkie te 50 osób musiały podejmować serię decyzji na tak lub na nie. Znów chodziło o pieniądze, ale inne niż te wcześniej uzgodnione. W tym eksperymencie badany dostawał na przykład taką ofertę: Oto pięć franków, z czego cztery pójdą do innej osoby, a jeden do ciebie. Przyjmujesz, czy odrzucasz? Albo oto 10 franków, w tym 5 dla ciebie i 5 dla kogoś innego. Pasuje, czy odrzucasz? I tak dalej. W ten sposób badano skłonność do bycia hojnym dla innych, a tym samym skłonność do działania altruistycznego versus egoistycznego. Pamiętajmy, że te decyzje badani podejmowali leżąc w skanerze fMRI. Ich mózgi były przez ten czas podglądane. Na tej podstawie badacze doszli do następujących wniosków. Po pierwsze, ludzie, którzy zadeklarowali, że przeznaczą czekające ich kieszonkowe na kogoś innego, podejmowali w skanerze bardziej hojne względem innych decyzje. Czyli do pewnego stopnia hojność rodzi hojność. Po drugie, ci hojni ludzie mieli wyższy poziom szczęścia zmierzonego przy użyciu kwestionariusza. Ale po trzecie i najciekawsze, decyzja o przeznaczeniu kieszonkowego na innych była widoczna nawet w mózgu. Badacze zauważyli, że u tych osób silnie pobudza się część odpowiedzialna za myślenie o innych ludziach oraz tak zwane siedlisko przyjemności. Co więcej, te dwie części mocno się ze sobą komunikują. No i ostatecznie to jest chyba w tym najważniejsze. Wszyscy mamy część mózgu, która pomaga nam myśleć o innych to styk skroniowo-ciemieniowy. W tym miejscu wzmaga się aktywność, gdy wnioskujemy o celach i intencjach innych ludzi. To warunek konieczny, choć niewystarczający, by myśleć też o dobru innych osób, robić coś dla innych i dawać im prezenty. Badanie z CIRIH-u udowodniło, że styk skroniowo-ciemieniowy łączy się z siedliskiem przyjemności w ciele prążkowanym, a to z kolei wpływa na ogólne poczucie szczęścia i zadowolenia, gdy robimy coś dla innych. Już wcześniej naukowcy dowiedli, że w to wszystko zamieszany jest układ nagrody. Jasne, możemy kalkulować na sucho plusy i minusy robienia czegoś dla innych. Tak na pewno też się dzieje. Ale gdy przychodzi do samego pomagania czy aktów hojności, do akcji wkracza bardzo prymitywna struktura. Siedlisko przyjemności w mózgu, to jądro półleżące, jedno z jąder podstawnych, podstruktura tak zwanego ciała prążkowanego. Mniejsza o nazwy. Najważniejsze, że siedlisko przyjemności razem z całym układem nagrody powstało miliard albo może nawet dwa miliardy lat temu bardzo, bardzo dawno. I ewoluowało nie po to, by dawać nam ciepły blask dawania o nie przeciwnie miało zapewnić, że zwierzęta będą zmotywowane, by jeść i rozmnażać się. I po części tak jest do dzisiaj. Siedlisko emocji rozgrzewa się do czerwoności w czasie dobrego seksu i jedzenia czekolady. No i to jest ta paradoksalna kwestia dawania. Jak to się dzieje, że mechanizm nagradzający hedonistyczne zachowania teraz bierze udział w działaniach prospołecznych? No, kwadratura koła, wiem, wiem. I dokładnie o to mi chodzi, gdy mówię o neuromagii działania, bo bez jakiejś sprytnej sztuczki tu się nie obejdzie. Przede wszystkim przez te 2 miliardy lat bardzo dużo się zmieniło. Ssaki pojawiły się na Ziemi dopiero kilkaset milionów lat temu, i prawdopodobnie wtedy zaczęły zmieniać się też mocno obwody w mózgu. Saki opiekują się swoimi młodymi i to już sprawiło, że osobnik najczęściej płci żeńskiej musiał zacząć myśleć o kimś więcej niż tylko o sobie. Kolejną rewolucją było życie w stadach i grupach. To też wiele zmienia, bo tu liczy się już nie tylko dobro osobnika, ale całej społeczności. I tak dochodzimy do naczelnych i ludzi, którzy to wszystko jeszcze bardziej sublimują, obudowują w kulturę, dodają niematerialną otoczkę wyższych wartości, myślą o sprawach ostatecznych, metafizycznym dobru i złu, karmie, sądzie ostatecznym, co kto lubi. No dobra, zagalopowałam się, wróćmy do tej przyjemności dawania. I tu pomoże nam wszystko zrozumieć czekolada i seks. Tak, to prawda, że wyjściowo seks był po to, żeby się rozmnażać, dlatego mózg rejestruje ten akt jako coś bardzo przyjemnego. Podobnie z czekoladą. Słodycz ma nam dawać sygnał, że to co jemy jest kaloryczne i da nam dużo energii. Tym samym pozwoli przeżyć kolejny dzień lub kilka. No a teraz powiedzmy sobie szczerze: czy człowiek uprawia seks, żeby przedłużyć gatunek? No, kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt razy w życiu, tak, ale przecież nie zawsze. A co z czekoladą? Czy jemy ją, żeby mieć siłę do życia i pracy? No raczej nie. Czekolada w większości przypadków jest dodatkiem do głównego pożywienia, jest niepotrzebna, a jednak obecna. Dlaczego? Po prostu jej jedzenie jest najzwyczajniej w świecie mega przyjemne. Ciało półleżące i układ nagrody po prostu szaleją. I właśnie tak jest z altruizmem, pomaganiem innym, robieniem upominków. Neuromagia działania polega właśnie na tym, że dawanie jest po prostu przyjemne. I tak, to prawda, że wyewoluowało z innych, pragmatycznych, a wręcz egoistycznych powodów. Dokładnie tak jak seks czy pociąg do czekolady. Ale teraz dawanie może być całkiem wolne od swoich źródeł. Pewnie dlatego daje nam tyle satysfakcji, poczucia spełnienia, a czasem wręcz szczęścia. Dla mnie to właśnie magia dawania. A teraz czas na argument ostateczny, szykuj się. Ten argument to święty Mikołaj. Po co facetowi w średnim wieku cała ta zabawa z roznoszeniem prezentu? Co on z tego ma, ciasteczka? Też, ale przede wszystkim święty Mikołaj ma ciągle banana na twarzy i lata po świecie na haju dawania. Tak działa świąteczna neuromagia dawania. Podejrzewam, że ośrodek przyjemności zajmuje pół mózgu Mikołaja. Nic dziwnego po tych mileniach rozdawania prezentów. To jest chyba ostatni moment, żeby zaznaczyć, że w przytoczonym eksperymencie badani nie dostali ostatecznie żadnych pieniędzy, ani tych obiecanych w skanerze, ani tych, które mieli dostawać co tydzień przez miesiąc. Tak to już bywa z tymi naukowcami. Trzeba czytać drobny druczek każdej umowy, nie tylko godząc się na udział w eksperymentach. Uczestnicy eksperymentu nie zyskali wiele na udziale w badaniu. Tak to jest z tym dawaniem, że zysk nie jest na pierwszy rzut oka wcale widoczny. Przeciwnie, bardziej widoczna jest strata. Gdy coś dajemy albo komuś pomagamy, to tracimy czas, pieniądze, energię. To tłumaczy, czemu pomaganie i dawanie nie jest takie powszechne, mimo że bywa bardzo przyjemne. Dlatego ludzie różnią się w swojej skłonności do pomagania i altruizmu. I to jest ok, bo tak samo różnimy się między sobą pod każdym względem. Jedni są odporni na ból, inni nie. Jedni lubią ryzyko, inni mniej. Jedni płaczą na filmach, a niektórzy w ogóle filmów nie oglądają. Tak samo jest z dawaniem, pomaganiem, wolontariatem. Nauka jednak odkrywa, że to całe pomaganie jest bardziej pożyteczne, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że na przykład wolontariat wpływa korzystnie na zdrowie. W dużym skrócie można powiedzieć, że osoby, które angażują się w jakąś formę wolontariatu, są zdrowsze i żyją dłużej. Już w latach 80. XX wieku ukuto termin "high pomagania", na wzór znanego wcześniej haju biegacza. Zauważono, że robienie czegoś dla innych wiąże się z produkcją endorfin, czyli naturalnych endogennych opioidów. Endorfiny działają jak leki przeciwpólowe i przynoszą radość. Ich działanie jest zdecydowanie prozdrowotne. Po części są też pewnie odpowiedzialne za wspomniany wcześniej efekt ciepłego blasku dawania. Inni badacze odkryli, że pomaganie konkretnym osobom wycisza działanie ciała migdałowatego, a to bardzo dobra informacja. Bo ciało migdałowate to nasz wewnętrzny system alarmowy. Fajnie, że działa, ale jak działa za bardzo, to włącza niepotrzebnie stres, mobilizację organizmu, a w długiej perspektywie może wywoływać stany lękowe, depresję i inne zaburzenia pracy mózgu i ciała. Pomaganie wydaje się temperować nadmierną aktywację ciała migdałowatego. Więc jak widzisz, same plusy. Dlatego ja już na dziś kończę i biegnę pakować prezenty. Nie wiem jak Tobie, ale mnie przyda się dziś trochę tego ciepłego blasku dawania. Niech neuromagia dawania działa i u mnie, i u Ciebie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Polecam Ci również moją książkę, Życie Towarzyskie Mózgu, oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę bajkofi.tu łamane podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo late. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.uszladabrowska.pl. Podcast o Mózgu jest także na Facebooku, zapraszam do polubienia strony i kontaktu, tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.